Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Szymas. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam o kolejnej książce Bartka Biedrzyckiego, o trzecim tomie trylogii warszawskiej, a o czwartej książce z cyklu opowieści z postapokaliptycznej aglomeracji od Fabryki Słów z Fabrycznej Zony, czyli Dworzec Śródmieście. Dworzec Śródmieście jest kolejną książką z uniwersum Kompleks 7215. Miesiąc temu omawiałem tutaj dla was dwie pierwsze książki Bartka Biedrzyckiego oraz dodatkową książkę Dominiki Węcławek Upadła Świątynia. Mniej więcej miesiąc temu miała premierę trzecia książka Dworzec Śródmieście, którą omawiam w tej chwili. Zacznijmy od tego, że ta książka jest bardzo wyraźnie podzielona na dwie części. W zasadzie odpowiadające dwóm połowom książki. To jest część pierwsza Czyściec i część druga Piekło. Ta pierwsza połowa to są głównie dwa wątki. Po pierwsze to jest historia ojca Borki zaraz po zamknięciu kompleksu 7215, czyli bezpośrednio po pierwszym tomie, po tych wydarzeniach, które kończyły pierwszy tom. I to jest fajny wątek. To jest takie trochę odwrócenie sytuacji, w której bohaterowie zostają zamknięci, chcieliby wyjść na zewnątrz, ale nie mogą. W tym przypadku no wiemy, że warszawska apokalipsa z kompleksu 7215 nie była aż tak straszna w skutkach jak jej moskiewski odpowiednik i promieniowanie na ziemi nie było, przynajmniej przez pierwszy okres, przez pewien czas w ogóle nie było promieniowania. Potem spadł czarny radioaktywny śnieg, ale tak czy siak po powierzchni w zasadzie można było się przemieszczać. Jednak kompleks był przewidziany na właśnie takie sytuacje i gdy został zamknięty, no to już na dobre. Dodatkowo dochodziła niechęć dowódców kompleksu do ojca Borki. No i w ten sposób bohater chciał wyjść na zewnątrz, teoretycznie mógł tam wyjść, ale został zamknięty w miejscu, w którym miał tak naprawdę sporo luksusów. To też odróżnia go od mieszkańców no, zasiedlających tereny metra i dworców kawałek dalej, gdzie oni nie mieli nic. Tutaj nasz bohater przez te 15 lat, gdzie na przestrzeni których mamy opisaną jego historię, cały czas ma prąd, cały czas mają jedzenie. Fakt, że to jedzenie staje się coraz gorsze, ale jest. Cały czas mają alkohol. Fakt, że już produkowany na własną rękę, ale i tak zapewne lepszy niż ten, który produkują sobie ich odpowiednicy w metrach. No i tak jak powiedziałem, to jest dość fajny wątek. Chociaż z drugiej strony my wiemy, do czego to zmierza. My wiemy, jaki jest ten ostateczny, znaczy nie ostateczny finał, ale ten finał po 15 latach. Finał tytułowego kompleksu, tytułowego w przypadku pierwszego tomu. No i wiemy, do czego to zmierza i wiemy, co się może wydarzyć i wiemy też, co się nie może wydarzyć. Także wszelkie próby ucieczki tego bohatera, a tam w zasadzie no, większość rozdziałów z nim związanych ogranicza się właśnie do kolejnych prób wydostania się, no to my wiemy, że one nie mogą zakończyć się powodzeniem. Nawet jeśli bohaterowi udaje się uciec, to wiemy, że zostanie on schwytany, wiemy, że powróci do tego miejsca. Także pod tym kątem ta pierwsza połowa książki oczywiście nie przedstawia nam niczego zaskakującego, po prostu rozbudowuje tę historię. Natomiast ten wątek przeplata się z historią Zary i Hanoi. To są bliźniacy z tytułowego Dworca Śródmieście,
Zresztą książka ponownie zaczyna się rozdziałem, w którym obserwujemy zagładę oczami dzieci. I to jest taki fajny wspólny element tych wszystkich książek, zarówno Bartka, jak i Dominiki. Zawsze pierwszy rozdział, prolog, to jest zagłada widziana oczami dziecka, a później śledzimy rozwój tego dziecka w nowym świecie. I tutaj to też jest bardzo fajny element, bo to są po prostu świetni bohaterowie. Oni trafiają do metra jako 12-letnie dzieci, jako szóstoklasiści. Oczywiście od razu pewnym zbiegiem okoliczności trochę mają szczęścia, trafiają pod skrzydła kioskarza King Bruce Lee Karate Mistrza, który już pierwszego dnia daje pokaz siły, potem robi to jeszcze kilka razy. Także nasze rodzeństwo Zara i Hanoi na skutek zbiegu okoliczności stają po tej silniejszej stronie i mają już trochę ułatwiony start. Natomiast z czasem zaczynają obrastać legendą, stają się rodzeństwem stalkerów, bardzo znanym na terenach Warszawy, podejmującym się różnych zadań, których nie chciał podjąć się nikt inny. I to jest fajnie pokazane, jak tacy, takie dzieciaki, które pożegnały się z tamtym światem, poradziły sobie w tym nowym świecie i jak bardzo dobrze znalazły się w nim i jak wytworzyły sobie swój nowy kodeks wartości. Do tego relacje brat-siostra, ja wiem, one są po linii najmniejszego oporu, znaczy, może to jest złe określenie. No, Bartek użył tutaj najprostszych patentów, jakich można użyć do napisania relacji brata i siostry, bliźniaków, ale to działa, to się naprawdę czyta fajnie, tych bohaterów nie sposób nie lubić. I ta pierwsza połowa, według mnie jej głównym atutem właśnie jest historia bliźniaków z Dworca Śródmieście, dodatkowo bardzo miło przeplatana dalszymi losami ojca Borki. No i te dwie historie my w zasadzie śledzimy naprzemiennie. Dwutorowo i liniowo, bez skoków czasowych wstecz. Oczywiście mamy skoki, ale w przód. W pewnym momencie, im bliżej końca tej pierwszej części, no to te historie zaczynają się przeplatać z innymi znanymi wydarzeniami. Jest historia małej Emilii, historia młodego Borki i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę, zanim jeszcze przejdę do drugiej części książki, tutaj mnóstwo wydarzeń pokrywa się z tym, co już mieliśmy opisane. Ta książka, no jak i cały cykl trylogii warszawskiej jest napisana w postaci szkatułki. Ja pamiętam, jak wiele osób krytykowało pierwszy tom, między innymi pod tym kątem, że niektóre wydarzenia zostały tylko rzucone, a nie rozwinięte. Ja sam chyba nawet o tym wspominałem, recenzując pierwszy tom. I już drugi tom nam pokazał, że wiele rzeczy tam zostało rozwiniętych. Natomiast trzeci tom znów bardzo często cofa się do tych samych wydarzeń, uzupełniając je, pokazując je z innej perspektywy, kontynuując je czasami. I tak naprawdę cała ta książka jest napisana, jest takim uzupełnieniem wcześniejszych tomów. Na samym końcu, ja już przeskakuję do końca, jeszcze nie powiedziałem o drugiej części, na samym końcu mamy dodatek, w którym mamy chronologicznie ułożone rozdziały z wszystkich trzech powieści. Ale nie przeskoczyłem do drugiej części nie bez powodu, teraz do niej przechodzę, ponieważ druga część, druga połowa książki to jest teraźniejszość. Teraz zaczynamy iść do przodu. Czasami dosłownie rozdział zaczyna się od momentu w połowie dialogu przerwanego na przykład w poprzednim tomie i kontynuowanego teraz w innym kierunku, ale jednak streszczonego na samym początku rozdziału. Także tak jak drugi tom opisywał nam całą historię wojny z Imperatorem, tak ta wojna z Imperatorem tutaj, jej najważniejsze punkty i tak są streszczone. Dlatego moim zdaniem, jeśli ktoś przypadkiem sięgnie po Dworzec Śródmieście, nie znając wcześniejszych tomów i nie wiedząc, że to jest trzeci tom dłuższego cyklu, to też się odnajdzie. Będzie czuł pewne braki, będzie czuł pewne luki, nie będzie miał szerszego kontekstu i szerszego obrazu na tę całą historię, ale moim zdaniem odnajdzie się i bez problemu przeczyta tę książkę jako autonomiczny twór, tak samo jak dwie poprzednie można było tak przeczytać. Natomiast wszystkie trzy razem zazębiają się, wszystkie elementy układanki wchodzą na swoje miejsca i dostajemy pełen obraz. No i właśnie ta druga część to jest, druga część, czyli piekło, to jest już pójście do przodu. Dowiadujemy się, co się wydarzyło dalej. Ojciec Borki znika, w zasadzie znika już całkowicie, nie pojawia już się w tej książce. Jego historia póki co zakończyła się 15 lat po wojnie i na chwilę obecną no, mamy tylko rzucone informacje, co się dzieje z nim dalej. Cała druga połowa natomiast to jest wątek zemsty, to jest historia Zary i to jest
historia Borki i tego, kim jest Borka tak naprawdę, bo Borka w tym tomie jest przedstawiony w bardzo negatywnym świetle. My widzimy go raczej oczami innych i on wygląda źle. To jest, przypominam, główny bohater pierwszego tomu tego cyklu i niby widzimy wiele tych samych wydarzeń. Wydarzeń, podczas których my towarzyszyliśmy Borce. Czytając pierwszy tom, wiedzieliśmy, że on postępuje wielokrotnie źle według swojego wypaczonego kodeksu powojennego świata, ale teraz widzimy te wydarzenia oczami innych bohaterów, bohaterów, których zdążyliśmy polubić, bohaterów szalenie pozytywnych. No i obraz Borki w tej książce jest bardzo negatywny i tak naprawdę no, on taki pozostaje w zasadzie niemalże do końca. Ta cała druga połowa to jest historia Zary, historia Emilii i jej nienarodzonego dziecka. To nie jest historia dziecka, ale no Emilia jest w ciąży i ta ciąża ma szalony wpływ na jej zachowanie i na jej decyzje. Oraz właśnie historia Borki. Wszystko to zmierza do finału, który jest otwarty. To też trzeba zaznaczyć. Teoretycznie tę książkę nazywa się zamknięciem trylogii, ale chodzi tutaj o to, że jest to zamknięcie trylogii warszawskiej. Główni bohaterowie w finale żegnają się z tym miastem i podążają dalej. To nie jest tak, że my pozamykaliśmy wszystkie wątki, wręcz przeciwnie, one pozostały bardzo mocno pootwierane. Natomiast kolejne książki Bartka będą po prostu rozgrywać się najprawdopodobniej w innym miejscu. Przynajmniej tak myślę, no bo według mnie ten finał jest jednak trochę za bardzo otwarty, jeśli to by się faktycznie miało na tym skończyć. Bo ja taki finał kupię, ale kupię go w... przy jednej książce na przykład, a jeśli czytam trylogię, to jednak wolałbym, żeby niektóre rzeczy zostały naprawdę pozamykane. Ja rozumiem, z jednej strony ciężko wyobrazić sobie, by to się mogło trochę inaczej potoczyć. Z drugiej strony, no tak jak powiedziałem, po trzech tomach, z czego i w pierwszym bardzo dużą część stanowiła historia ojca Borki i w drugim około, nie wiem, jednej trzeciej to jest historia ojca Borki, to ja jednak oczekuję jakiegoś zamknięcia. A patrząc jeszcze pod innym kątem na finał, no to tak jak rozumiem, że to się w zasadzie musiało tak skończyć, nie mogło się skończyć inaczej i żeby to pokulać dalej, no to musiało dojść do tego, do czego doszło w finale, natomiast ja nie do końca kupuję finałowej, nagłej przemiany bohaterów. Według mnie jest zbyt nagła właśnie, no i jak dla mnie ona... jednak trochę jest sprzeczna z tym, co obserwujemy przez całą książkę. Ja rozumiem, o co chodziło autorowi, ja rozumiem, chyba rozumiem, co chciał osiągnąć tutaj pod koniec, ale poświęcając swój czas na całą tę historię, dla mnie nie jest to chyba rzecz satysfakcjonująca, jak na samym końcu zachowuje się Zara i jak na samym końcu zachowuje się Borka. Inna rzecz, że aby ciągnąć to dalej, musiało dojść do takiego, a nie innego zachowania tych bohaterów. Bo każdy inny finał byłby finałem ostatecznym. Na sam koniec dostajemy jeszcze opowiadanie, dość długie opowiadanie Śnieżyca, którego akcja rozgrywa się 9 lat po wojnie. To też jest fajny element wszystkich tych książek, że nawet jeśli... coś tam nas nie satysfakcjonuje w części głównej, to na koniec dostajemy jeszcze mały deser. Bardzo często te opowiadania wiązały się, czy to przez bohaterów, czy jakieś istotne wydarzenia z tym, co czytaliśmy w części głównej książki. No tutaj to jest całkowicie oderwana historia, ale też wydaje mi się, że to jest też taki wstęp do tego, o czym Bartek pisze w posłowiu, czyli wielu innych historii z wieloma innymi bohaterami, które jeszcze ma zamiar opowiedzieć on albo ktoś inny. Nie mam pojęcia, czy teraz w planach jest jakiś zbiór opowiadań, na przykład z różnymi historiami. Ja z przyjemnością bym to przyjął, ponieważ te książki, te trzy książki Bartka, one tak naprawdę były zbiorami różnych historii, tylko no, plan był taki, żeby je porozrzucać na trzy książki i stworzyć z tego taką dziwaczną układankę. Natomiast opowiadania rozgrywające się w tym świecie póki co prezentują się naprawdę fajnie. Śnieżyca zamieszczona w ostatnim tomie to jest historia oddziału stalkerów nazywanego psami, którzy wyruszyli na pewną misję. Gdzieś tam po drodze mają potyczkę z groźnymi mutantami. Z tej potyczki kilku z nich nie wychodzi z życiem. No i
chwilę później w drodze przeszkadza im właśnie tytułowa Śnieżyca. Jednak na podstawie raportów Różyczki bohaterowie trafiają do bunkra, w którym według tych raportów żyje pewna społeczność. Żyje sobie w całkiem niezłych luksusach. Na miejscu okazuje się, że tej społeczności nie ma, że mieszkaniec tego bunkra jest jeden. Chwilę później okazuje się, że ma on jeszcze ukrytą przed stalkerami córkę. No a jeszcze chwilę później okazuje się, że po pierwsze jest jakaś tajemnica wyginięcia wszystkich mieszkańców tej stacji, po drugie wkoło tego bunkra i na terenie tego bunkra działa jakiś dziwny, telepatyczny mutant zabijający kolejno naszych bohaterów. No i to jest opowiadanie utrzymane trochę w klimacie takiego horroru w stylu Obcego, w stylu Coś. No Coś to może nie, bo tam Obcy przejmował władzę nad ciałami, ale rozumiecie, o co chodzi. Jest to przedstawiciel tego gatunku, gdzie mamy drużynę, która trafia w pewne miejsce. To miejsce okazuje się opustoszałe. Jest jakaś tajemnica wyginięcia poprzednich mieszkańców. Natomiast okazuje się, że gdzieś tam działa jakaś siła mordująca kolejno naszych bohaterów. Fajne opowiadanie, dodatkowo fajne, ponieważ ja sam miałem przyjemność w nim wystąpić. Bardzo się z tego cieszę. Jest to kolejna książka, którą mogę sobie zapisać do swojego CV. Tytułów, w których wystąpiłem, odgrywam tutaj niewielką rolę, ale bardzo przyjemną rolę. W tej chwili jest to już zjawisko dość powszechne. Pisarze bardzo często umieszczają w książkach nazwiska znajomych, nazwiska czytelników, urządzają konkursy i tak dalej, i tak dalej. Ale nadal mnie to cieszy i bardzo cieszę się, że znalazłem się w tym konkretnym zbiorze historii. Książkę Dworzec w Śródmieście czytało mi się bardzo dobrze. Ja mam wiele zastrzeżeń do różnych rozwiązań fabularnych, ale lektura tej książki sprawiła mi przyjemność i czytało się to szybko. Między innymi właśnie dlatego, że mamy w taki sposób ułożoną tę historię na zasadzie różnych opowieści, krótkich opowiadań, historii przeplatających się ze sobą, nie na zasadzie drużyny, która wyrusza i idzie Bóg wie gdzie kolejny raz i idzie. Bardzo możliwe, że jest to też związane z tym, że w tym świecie już się odnajduję, że znam większość z tych bohaterów, że mam szerszy obraz i teraz te historie czyta mi się płynniej, szybciej i lepiej. Chociaż przyznam, że no przynajmniej w jednym momencie, takim najmocniejszym twiście w środku książki, ja się dałem zaskoczyć. Ja pamiętałem, że te wydarzenia były opisane już w jednym z tomów. Pamiętałem, że do takiej sytuacji ma dojść, ale trochę nie pamiętałem, że ma do niej dojść też w tym miejscu. I no, rzecz, która nie powinna mnie zaskoczyć jako czytelnika poprzednich tomów, tak mi się wydaje, że nie powinna, no i to czytelnika, który jest na bieżąco z tymi książkami, zaskoczyła mnie i bardzo mi się to podobało. I w momencie, gdy to się zaczyna, ja już od razu wiedziałem, co się w tym momencie wydarzy, już miałem pełen obraz, no i mogłem się domyślać też, co się wydarzy z bohaterami, ale ta jedna chwila była fajna, zaskakująca, ciekawa. I to by było na tyle. Ja wam bardzo polecam ten cykl. Jeśli lubicie postapokalipsę w stylu Metra, no to odnajdziecie się tutaj całkowicie. Nawet problem będzie nieco inny. Będziecie strasznie mylić te książki z Metrem, niestety. To akurat jest minus. Ale już na ten wątek poświęciłem dość dużo czasu w pierwszym podcaście. Dworzec w Śródmieście to jest bardzo dobra książka. Nie jest to zwieńczenie historii, nie oczekujcie tego. Jest to po prostu kolejny zbiór różnych historii, w większości wpasowujących się w historię Warszawy od dnia zagłady po dzień teoretycznie dzisiejszy z punktu widzenia bohaterów. Ja na dzisiaj się z wami żegnam. To by było ode mnie wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło, kochani. Do usłyszenia. Cześć! You finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!